nie strać niczego. Dbaj o to. Ogłaszaj prawdę. Pamiętaj, że w Twoim języku jest końcówka mocy. A więc nie zgadzaj się na każdy powrót, czy choroby, czy niemocy, czy czegokolwiek. Nie zgadzaj się na to. Odrzucaj to, odpychaj od siebie. Mówiąc, nie wołając do Boga, nie prosząc Go, ale nakaż problemowi. Nakaż. Jezus powiedział, kto by rzekł tej górze, usuń się, a nie wątpił w sercu swoim, stanie się tak, jak chciał. Kto by rzekł tej górze, musisz mówić do tej rzeczy, mówić. Nakaż, żeby to odeszło. Jeżeli będzie podchodziło do ciebie, czy to w sposób fizyczny, czy jakikolwiek inny, nakaż, bądź tym agresywny. Nie bądź spokojny. Kto ci powiedział, żeby być spokojny? Kto ci taki głupot nagadał? Gdzie to przeczytałeś? Bo w mojej Biblii jest napisane, że gwałtownicy dziedziczą królestwo. Okej? Tak jest napisane też w twojej Biblii? Gwałtownik. Kim jest gwałtownik? Gwałtownik nie puka i nie mówi, przepraszam, czy mogę wejść. Tak? Tylko wyważa drzwi. Jezus powiedział, że gwałtownicy zdobywają królestwo. To Jezus powiedział. Jezus Chrystus. Religijni ludzie mówią, Jezus też powiedział, że ci się odziedziczą ziemię. Jezus powiedział, że ci się odziedziczą ziemię, wiecie do kogo? Do nienarodzonych z Bożego Ducha Żydów, którym prostował zakon w ich główkach. Rozumiesz? Ponieważ oni myśleli, że z uwagi na swoje żydostwo są ważniejsi niż inni ludzie na świecie. Rozumiesz? I wrzeszczeli w swoich duchach. Jesteśmy pokoleniem Abrahama, należy nam się niebo. Tak? A Jezus powiedział do nich, jesteście synami diabła. Słowo cichy, tak? Słowo cichy nie oznacza, że masz być cichy wobec przeciwnika. Jak byś się zachował, gdyby jakiś drab wszedł do twojego domu i chciał ci okraść dom? Co byś mu zrobił? Powiedziałbyś, przepraszam panie bandyto, nie należy wchodzić tutaj. Niech pan się nie waży, bo jest artykuł na to. Rozumiesz? Ja byłem bandytą z krwi i kości. Jaki artykuł? Rozumiesz, przez to bzdura. Kiedy napadałem na ludzi, tak? To powiedzenie do mnie, że pójdę na to siedzieć do więzienia, powodowało jeszcze większą agresję. Okej? Jeszcze większą agresję. Stanęli na mojej drodze w życiu, kiedy byłem przestępcą. I to byli silni ludzie. I musiałem się wycofać nieraz. Bo byli gwałtowni do mojego życia. Gwałtowni. Rozumiecie, o czym mówię? Musisz być gwałtowny w stosunku do diabła. Jak diabeł wróci z symptomem bólu, opresji, ataku, grzechu, czegokolwiek, to natrzyj na niego. Natrzyj na niego. Rozumiesz? Uderz w niego słowem. Mówiliśmy dzisiaj tyle tutaj o modlitwie. Uderz słowem. Powiedz, nie masz prawa do mnie. Zacznie cię coś boleć, powiedz, wąt diable, nie będziesz mnie oszukiwał. Jestem zdrowy. Jaki jestem? Zdrowy. Czemu? Bo w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Jest, a nie będzie. A nie jest napisane będzie. Tylko jest moje uzdrowienie. Jestem wolny od grzechu. Jestem wolny. Przez twoją głowę może przemykać tysiące myśli grzesznych. Co musi być na twoim języku? Jestem wolny od grzechu. Rozumiesz, o czym ja mówię? Grzech nad tobą panował nie będzie. Tak jest napisane. Zgadza się?
Ale to nie oznacza, że nie będzie ci proponował różnych rzeczy, bo tak już nie jest napisane. Ale jest napisane, że grzech puka. Tak? Jak Kain zabił Abla, to Bóg go zapytał, coś zrobił. Tak? Gdzie jest twój brat? A on mówi, nie jestem strażnikiem brata mego. Bóg już z nim nie rozmawiał w tym temacie. Bo zobaczył, że działa w systemie wyparcia. Rozumiesz? Już wiedział, że w ogóle gość się wypiera, więc nie ma rozmowy. Bóg nie rozmawia z tymi, którzy się wypierają. I mówi do niego, to coś ci powiem, Kain z innej beczki. Grzech puka do twojego życia, ale ty masz nad nim panować. Słyszałeś o tym czymś? Chrześcijanie się boją, bo grzech, znowu to wróciło. Nawet co wróciło? Mam grzeszne myśli. Ja mówię, ja też mam grzeszne myśli przez cały czas, podczas nabożeństw nawet. Ale mi wielkie coś, kiedy mam grzeszne myśli. Byś spojrzał w moją głowę, to byś zemdlał. Co ja mam w głowie w ogóle? Rozumiesz? Przez kurczę, człowieku. Przecież mi diabeł proponuje taki sam kibel jak tobie. Myślę, że ma dla mnie jakiś specjalny inny. W ogóle demony się nie rozmnażają, wiecie o tym. Tyle samo ich jest od tamtej pory, co były. Cały czas są te same, przecież one się nie płodzą, rozumiesz? To w ogóle cały czas ta sama ekipa jest. Od tysięcy lat te same pomysły, dla wszystkich. Tak? Ale co ja robię? Panuję! Jak się panuje? Jak to jest panować? Panować to jest być panem nad kimś lub nad czymś. Wiem, kto z was hoduje czy hodował psy, albo ma coś wspólnego z takimi stworzeniami. Ja hodowałem psy do walk. Hodowaliśmy psy do walk. I miałem różne psy. I to były zazwyczaj agresywne psy, bo takie psy nas interesowały. I przeczytaliśmy w gazecie, że jest jakiś pies, co pogryzł rodzinę i go rodzina oddała na przykład do schroniska, to my wsiadaliśmy w samochód i jechaliśmy po tego psa. Tak, on pogryzł właściciela, to mówiliśmy, dobry jest, się będzie nadawał, tak? I wiecie co, ja poznałem w swoim życiu pewnego tresera psów. I ten treser psów, on powiedział mi taką rzecz, nie ma takiego psa, nad którym nie zapanuje. Daj mi najbardziej agresywnego psa i ja potrzebuję 6 tygodni. Tylko go zostaw ze mną. Przerobię mu głowę. Rozumiesz? Przerobię mu głowę. I ten facet za to brał duże pieniądze. Nie wiem, czy on dalej funkcjonuje, czy nie. I my kiedyś mu takiego dobermana zawieźliśmy, bo ten dobermana miał być u kogoś w domu. I on go przerobił 6 tygodni, ten psa. Był agresywny pies, przerobił go nie na agresywnego. Wiesz, co zaczął robić? Jaka była podstawa jego działań? On zaczął panować nad psami. Panować. Panować. Ja się nauczyłem panować nad psami. Wiecie, jak ja sobie wziąłem owczarka takiego do domu. I on był małym szczeniaczkiem, ten owczarek. A jak już troszkę podrósł i podszedłem do jego miski i chciałem wziąć jego miskę, podczas kiedy on żarł, żeby mu dołożyć, tak? I on na mnie warknął, tak? Od razu dostał w łeb, aż przysiadł. Ten pies już nigdy na mnie nie warknął. Nigdy. Nigdy. Bo zapanowałem nad tym psem. I ten pies już wiedział, że to ja jestem samcem alfa w tym domu. I on potem urósł i był dużym psem, tak? Ale w jego głowie istniała już taka rzecz, że to Artur tutaj rządzi. I na przykład było takie coś, że jako dorosły pies ze mną chodził już, prawda? Schodził przy nodze i on miał pewną przywarę. Że ja miałem wiele przywar, to ich, tych jego nieszkodliwych przywar mu nie zabraniałem. Ale jedną z tych przywar było to, że on potrafił zeżreć kupę albo wytarzać się w kupie. No, a że mieszkał w domu, to było to problematyczne. Więc ja specjalnie nic mu nie mówiłem, że on te kupy żar. Tylko była taka akcja. Jak on tą kupę zżar, to tylko patrzył na mnie i powiedział, jaka jest akcja. Ja patrzyłem na niego, gdzie on miał atom na imię, gdzie do domu. I on biegł do domu natychmiast, ja otwierałem drzwi, patrzył na mnie, czy się nie wycofam przypadkiem. Ja mówię, wanna. I on biegł i wskakiwał sam do wanny, siedział w wannie, ja brałem prysznic, tak? Otwierałem mu pysk i płukałem go od środka i miałem specjalną szczoteczkę dla niego, nakładałem pastę i mu czyściłem zęby. Wiecie, w ogóle po jakimś czasie przestał to robić. W ogóle, rozumiecie? No po prostu i zostawiałem go z tym przy... Z normalną pastą taką szorowałem zęby. Ja nad tym psem panowałem.
I potem jak się narodziłem z Bożego Ducha, to Bóg zaczął mnie uczyć panować nad diabłem. Mówi, panuj nad nim. Panuj słowem. Walka, którą Jezus stoczył z szatanem na pustyni, to była walka słowem. Pamiętacie? Szatan go atakował, a Jezus mówił, napisano. Musisz trwać w tym. Jak się pojawi symptom chorobowy, przemów do choroby. I powiedz, o nie oszukasz mnie. Nie jesteś chorobą, jesteś symptomem. Kłamiesz. Jak zaczną boleć plecki, powiedz, plecy, zapomniałyście, że jesteście zdrowe, macie być zdrowe, a następnie zacznij robić rzeczy takie, które robi człowiek ze zdrowymi plecami. Mów do opresji też, mów do grzechu. Tak? Wytrzej się na grzech. Wytrzej się na diabła, ustanów rzeczy. Przestań być taki. Nie bądź taki. Rozumiesz? Bądź gwałtowny. Życie i śmierć jest w mocy języka. Nie dawaj zgody. Przyjaciele, jutro mamy nabożeństwo o godzinie 10. Zapraszam serdecznie.